Ciężko mi jest się tutaj zgodzić z logiką rozumowania pana Mateusza, bo po pierwsze, jeżeli już mówimy o tym, że papież Franciszek nawołuje do tego, szczęśliwie papież jest nieomylny w sprawach wiary i Kościoła, a nie w sprawach polityki imigracyjnej i tutaj wypowiada się jako osoba, powiedzmy, jako mąż stanu, może się wypowiadać jako głowa państwa, ale w żaden sposób to o czym mówi, nie, w tym zakresie nie, wydaje mi się, nie zobowiązuje katolików. Po drugie, jeżeli chodzi o tą argumentację, którą pan przedstawił, że to w drugim pokoleniu, no to mamy się cieszyć, że ci imigranci, których przyjmiemy, nie będą wysadzać nas, tylko nasze dzieci wtedy, prawda? No to takiego rozumowania też nie mogę zaakceptować. Myślę, że trzeba wyciągnąć te wnioski, po trzecie, i nauczyć się na tym, co zrobił Zachód. No to nie możemy eksperymentować na żywym organizmie naszego społeczeństwa, no bo to ryzyko nie uzasadnia, to znaczy te potencjalne korzyści, których ja nie widzę, czy ta ochrona wizerunku państwa polskiego, czy jakby to, o czym mówiła pani doktor w materiale na początku programu, że powinniśmy to zrobić ze względów wizerunkowych, żeby nas, powiedzmy w cudzysłowie, Europa lubiła. No ja nie zgadzam się zupełnie z taką wizją, ponieważ ryzykujemy, proszę państwa, trzeba sobie to jasno powiedzieć, ryzykujemy życie swoje, swoich dzieci, przyszłość Polski, bo tak jak dzisiaj wsiadamy w metro, czy w pociąg, czy do autobusu w jakimkolwiek polskim mieście, nie musimy się oglądać za siebie, czy stoi za nami jakiś, powiedzmy, pan z podejrzaną teczką, a Francuzi już tak, Niemcy już tak. Czemu na siłę mamy sobie sprowadzać to niebezpieczeństwo? Tym bardziej, że nie zawiniliśmy tutaj. Ta sytuacja, która jest z imigrantami w Europie, trzeba sobie jasno powiedzieć, o czym mówił pan poseł już, to jest błąd jednej osoby. To jest błąd osoby pani Angeli Merkel, kanclerz Niemiec. I potem ten błąd starają się Niemcy przerzucić na Polskę, na Węgry, na Austrię, na te państwa, które jeszcze nie przyjęły żadnego imigranta. I teraz jest pytanie, czy my jeszcze jesteśmy podmiotem polityki europejskiej, czy jesteśmy przedmiotem polityki, którą w Europie prowadzą Niemcy. No tu po raz kolejny muszę jakby zdziwić się naiwnością, którą panowie tutaj wykazują, bo jeżeli porównujemy już sytuację Polaków, którzy uciekali przed wojną, trzeba sobie pamiętać, że Polacy zawsze zasuwali, ciężko pracowali tam, gdzie jechali na swoje utrzymanie, nie żerowali na społeczeństwach, w których im przyszło żyć. Trzeba sobie przypomnieć chociażby polskich generałów, jak zostali potraktowani w Anglii, gdzie pracowali jako tragarze. Natomiast naiwnością jest... Na przykład pracował jako barman. No właśnie. U swojego szwagra w barze. Czyli pracowali, nie jechali tam żerować na społeczeństwach, tak jak mamy tutaj do czynienia z ogromną rzeszą tych imigrantów. Zdjęcia pokazują, co to są za imigranci, którzy uciekają przed wojną. To są, tak powiem kolokwialnie, to są zdrowe byki, młodzi ludzie w sile wieku. Tam nie ma, przynajmniej kobiety, dzieci, to jest ułamek tych osób. I naiwnością jest sądzić, że ISIS czy inne formacje terrorystyczne nie wykorzystają tej sposobności otwarcia granic europejskich do rozlokowania swoich bojowników w każdym kraju. I nie zgadzam się, że Polska nie jest atrakcyjna, bo powiedzmy na razie nie jest atrakcyjna może terrorystycznie, ale przecież ostatni szczyt NATO zapowiedzi, że zaangażujemy się w wojnę z terroryzmem, prawda, że będziemy wspierać i już jesteśmy atrakcyjni dla nich terrorystycznie. To jest bardzo naiwne myślenie, bo tak jak pan poseł powiedział, po raz kolejny muszę powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy odróżnić, czy przyjmujemy uchodźcę, czy przyjmujemy terrorystę. I tak jak mówię, każdy z nas chyba wie, że w tej grupie, którą by Polacy mieli przyjąć, również znajdą się terroryści. I tutaj wrócę do tego, o czym mówił pan poseł. Ostatnie zdanie, bo tak, jeszcze tak, chciałem. Tak, oczywiście. Pan poseł Kryj, że okazało się, że duża część tych osób, które już zostały pozytywnie zweryfikowane przez Włochów jako osoby bezpieczne do rozlokowania już w Polsce czy w innych krajach Unii Europejskiej, okazało się, że mają po kilkanaście paszportów na różne nazwiska. Kogo my przyjmujemy?